Jesteśmy, dobra. Cześć, słuchajcie. Już możecie się do mnie odwracać, możecie nie. Będzie głównie słuchanie. Zdjęcia będą później. Jakby na początku będzie taka mikroprezentacja. Za chwilę wytłumaczę, co tu się będzie działo. Ja się nazywam Albert Wierzbicki. Bardzo lubię używać swojego drugiego imienia. Albert Jerzy Wierzbicki, więc możecie tak się... Znaczy w sytuacjach codziennych raczej nie, ale jak mi rodzice dali dwa imiona, to raczej z nich korzystam. Ale słuchajcie, jestem... To jest dobre pytanie, kim jestem. Studentem filologii białoruskiej. To takie moje obecne zadanie główne, którym się zajmuję. Poza tym, cóż, mam takie dość nietypowe zainteresowanie, ponieważ interesuje mnie wschód ten... Ostatnio z kolegą się właśnie zastanawialiśmy, czy to jest ten nasz Bliski Wschód faktycznie, czy może jakoś inaczej by to nazywać. I doszliśmy do wniosku, że lepsza by była nazwa Bliższy Wschód. Więc zajmuję się Bliższym Wschodem, czyli państwami byłego ZSRR. W tym właśnie Białorusią. W swoim życiu mieszkałem już w Gruzji na przykład przez pół roku i udało mi się poza Gruzją zobaczyć Azję Centralną, o której prezentację miałem tutaj mniej więcej rok temu. Tak to by było. A więc Azja Centralna, Kaukaz i w tym roku Białoruś. A więc studiuję sobie tą filologię białoruską. Czasami mi się zdarza podróżować. Poza tym, jak zobaczycie tutaj z tej strony, prowadzę kanał na YouTubie, na który serdecznie zapraszam. Tylko nie oglądajcie teraz, jak już wrócicie do domu. Będzie lepiej, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. No i w sumie to tyle o mnie. Jak będziecie mieli jakieś pytanka, to później. Dzisiaj zajmiemy się Białorusią, ponieważ no jest to kraj, o którym wiemy niewiele, my jako Polacy, my jako mieszkańcy tego tutaj naszego pięknego państwa nad Wisłą, o swoich sąsiadach, do których z Warszawy mamy, nie wiem, ze 3 godziny, wiemy bardzo niewiele. I to jest takie moje spostrzeżenie, nie wiem, czy są na to jakieś badania naukowe, jeszcze do tego nie dochodziłem, ale raczej wiedza na temat Białorusi jest no, malutka, nikła. Tam wiemy, że jest jakiś Łukaszenka, wiemy, że tam kiedyś była Polska i koniec. I że coś tam Rosja też sobie teraz wyprawia. I stwierdziłem, że trzeba trochę z tym skończyć, więc tą Białoruś zacząłem popularyzować, między innymi poprzez kanał na YouTubie, na którym mam w tym momencie 12 filmów na temat Białorusi, plus jeden specjalny, w zasadzie dwa specjalne, ponieważ jest jeszcze specjalny filmik o języku białoruskim w ramach takiej serii, którą sobie zacząłem o nazwie Językopedia. Zajmuję się też językami obcymi, na chwilę obecną posługuję się 5 płynnie. W tej chwili wpada do tego gruziński już powoli, także tak, nie przeciągając. Białoruś. Na początek będzie prezentacja, która będzie taka bardzo ogólnikowa, żebyśmy się wczuli w temat. Później wraz ze zdjęciami będę opowiadał troszkę historię mojej podróży z zeszłego roku, z sierpnia, kiedy to byłem przez 3 tygodnie na Białorusi i jeszcze byłem na Sylwestra w Grodnie. Więc tak, Białoruś to jest państwo... Słychać mnie? Słychać. To jest państwo, które leży, wiemy gdzie, w Europie Środkowo-Wschodniej. Białorusi nie lubią mówić, że to jest Europa Środkowa. No jakbyśmy spytali na przykład Niemców, gdzie to leży, to by powiedzieli, że to jest wschód albo nawet jeszcze Azja. Liczy 207 tysięcy kilometrów kwadratowych, co jest dość dużą liczbą, przy czym Polska liczy tam 330 ileś, bodajże. Ktoś tutaj... 312. O, więc widzicie, to jest niewiele mniejsze państwo, a ma 9,5 miliona mieszkańców, czyli za 4 razy mniej niż Polska. Z czego 84% to są Białorusini, 8% to Rosjanie, 3% to Polacy. To są dane według oficjalnego spisu ludności z 2009 roku. Trochę ludnością może się zajmiemy później przy okazji. Stolicą państwa jest Mińsk, który ma 2 miliony mieszkańców. I w porównaniu do tych 10 milionów prawie mieszkających w całym kraju, no 2 miliony to jest 1/5, nie? W jednym mieście mieszkają. Mińsk jest na dobrą sprawę miastem większym niż Warszawa. I w sumie całkiem podobnym, jak później może wam wspomnę. Całkiem mi się tam... Czułem się trochę jak tutaj właśnie w Warszawie. Pod względem architektury i ogólnego takiego klimatu na ulicy. Białoruś jest republiką autorytarną. To jest z Wikipedii ściągnięte. Tak tam jest napisane, a przynajmniej było jak robiłem prezentację. I prezydentem tego państwa jest Aleksandr Łukaszenka, którego wszyscy znają, muszę przedstawiać. To jest taki pan z wąsem, którego jeszcze tutaj zobaczymy.
A językami urzędowymi Białorusi jest język białoruski i rosyjski. I sytuacja ta jest dość, też dość taka ciekawa, tych języków. O tym też będzie za chwilę. I walutą na Białorusi jest rubel białoruski. I ludzie się mnie pytają często, jak to możliwe, że rubel białoruski jest więcej warty niż złotówka, skoro to jest taki kraj biedny i w ogóle z czego on ma tą ekonomię, jak tam nic nie ma poza błotami i lasami. Wynika to z tego, że Białoruś jeszcze 2 lata temu, tutaj byśmy mieli dopisane 4 zera, nie? Więc oni po prostu ucięli te 4 zera, z 10 tysięcy zrobił się 1 rubel i dzisiaj ten 1 rubel, czyli dawne 10 tysięcy, jest warty około złote 80, złote 75 w zależności od kursu. Przy czym ta denominacja no, ustabilizowała tego rubla i teraz jest w miarę dobrej pozycji. Tak. A jeszcze w ogóle pytanie, czy są to Białorusini? Tak, dobra. Super. To się nie obrażajcie na mnie, bo ja widziałem, że na wydarzeniu tam ktoś mi pisał, że jakieś głupoty wypisuje w opisie wydarzenia i strasznie mi się smutno zrobiło, ponieważ tam napisałem coś o ziemniakach i się strasznie oburzyliście, że są Białorusi, to nie tylko ziemniaki są. No nie tylko, ale w większości. Skąd się wzięła Białoruś? Takie krótkie review historyczne. Ja nie jestem historykiem i też jeszcze tego tematu nie śledziłem tak do końca, ale coś tam przez te półtorej roku studiowania filologii białoruskiej wiem. Białoruś jest, jakby państwowość białoruska jest starsza niż Polska, jeśli kogoś to dziwi. Wielkie Księstwo Połockie to jest pierwsze coś na Białorusi, co powstało i co dzisiaj uznaje się za początki no, państwowości na Białorusi. Wielkie Księstwo Połockie powstało na bazie rozpadu dzielnicowego na Rusi Kijowskiej. Władzę tam przejął tak zwany książę Wsiesław Czarodziej. Czarodziejem był zwany dlatego, że różnie legendy mówią, miał niesamowite jakieś moce, zamieniał się w wilkołaka i był w stanie z Połocka do Kijowa w jeden dzień, w jedną noc przebiec i wrócić, coś tam spustoszyć, nie? Generalnie gość był szalony i w kronikach księstwa wielkiej, no w kronikach Rusi Kijowskiej jest opisany dość dokładnie i wtedy Połock stał się w miarę niezależny i gdzieś tam też podbijał sąsiednie księstwa. Później, no wiadomo, jak to w tych księstwach średniowiecznych, tutaj nagle było rozbicie, później nagle się wszyscy jednoczyli, nagle znowu się rozbijali, później ktoś tam jeszcze ich napadł, jacyś Turcy, Mongołowie, bla, 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 i wchodzimy w Wielkie Księstwo Litewskie. To jest temat, o którym w Polsce mówi się niewiele, ponieważ u nas raczej przyjmujemy, że te tereny, które tam sięgały prawie pod Moskwę do rozbiorów, no to była Polska, nie? Raczej to tak się u nas mówi. Jest tam jakaś Rzeczpospolita, ale do Rzeczpospolitej wydaje się Polska zazwyczaj i uważamy, że no od Poznania po Mohyle byli Polacy. No nie do końca, ponieważ istniało coś takiego jak Wielkie Księstwo Litewskie i ono istniało aż do Konstytucji 3 maja mniej więcej. No można powiedzieć nawet do ostatniego rozbioru. I Białoruś wchodziła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, to znaczy te ziemie, które dzisiaj stanowią Białoruś, to było właśnie Wielkie Księstwo Litewskie. No i tak możecie się spytać, jak to możliwe, że Wielkie Księstwo Litewskie, państwo od Bałtyku po Morze Czarne, gdzieś tam po stepy ukraińskie, a Litwa dzisiaj, no to jest taki no, malutka, jest taki wypierdek trochę na mapie, nie, Europy. Otóż Wielkie Księstwo Litewskie, o czym może później trochę więcej, to było państwo, którego mieszkańcami byli w dużej mierze Białorusini, albo raczej Rusini, może tak bym raczej powiedział. To nie jest jakieś nacjonalistyczne gadanie, to jest fakt, że ludzie, którzy tam mieszkali, posługiwali się językiem ruskim i nawet kodyfikacje, tak zwane statuty litewskie i wszystkie inne prawa na Wielkiego Księstwa Litewskiego były spisywane w języku staroruskim, nazwanym przez Białorusinów starobiałoruskim, przez Ukraińców staroukraińskim, a przez Rosjan zachodniorosyjskim. I tak to się mniej więcej ciągnęło do czasów trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. Wtedy Białoruś wpadła pod Carstwo Rosyjskie. No i Białorusini, jako że, no nie oszukujmy się, w tamtym czasie w większości
W ogóle nie było czegoś takiego za bardzo jak pojęcie narodowości, to jest też ważne przy tym, więc ja nie mówię, że Wielkie Księstwo Litewskie to była Wielka Białoruś i do przodu. Pojęcie narodowości się pojawia, jak wiemy, gdzieś tam w okolicach Wiosny Ludów, tak? Więc jak Carstwo Rosyjskie przyszło na tereny dzisiejszej Białorusi, no to tych ludzi było dość łatwo przekabacić na swoją stronę, czego skutki widzimy do dzisiaj. Za carstwa no, żyło się nie najgorzej, nie najlepiej też. Za Białorusinami to jest tak, jest taki żart, taka anegdotka, że Niemcy podczas marszu na wschód złapali trzech partyzantów, Białorusina i Ukraińca. Wzięli ich do stodoły, powiesili ich na sznurach, wyszli sobie, ci tam partyzanci wisieli, no oczywiście wrócili Niemcy gdzieś tam po dwóch godzinach. Patrzą, Polak leży, umarł. Ukrainiec umarł. Białorusin tak siedzi na tym sznurku, znaczy w zasadzie wisi i tak się na nich patrzy. A oni, co ty robisz, stary? Przecież powiesiliśmy cię, powinieneś umrzeć. On mówi, a wiecie, na początku to było trochę ciężko, ale później to się przyzwyczaiłem. I to jest mentalność białoruska w największym skrócie, w takim anegdotycznym. I to się ciągnie do dzisiaj, jak z Białorusinami się rozmawia, niezależnie na jaki temat. Wiecie, ludzie narzekają tak jak u nas, może nawet jeszcze bardziej, że nie ma, że są niskie wypłaty, że tam nie ma, nie można kupować rzeczy, sklepy są, no nie są puste, ale gdzieś tam na wioskach może nic nie być czasami. I ludzie narzekają, ale generalnie, żeby coś zmieniać, to wiecie, trochę za dużo by to zajęło. Jest to związane też z, oczywiście to nie jest tylko w żartach, bo to jest związane z ciężkim losem Białorusinów podczas II wojny światowej, kiedy, wiecie, z jednej strony najpierw Niemcy przyszli, później z drugiej strony ZSRR, to się mieszało non-stop, więc ci ludzie tam na wioskach to byli Bogu ducha winni ludzie, którzy non-stop cierpieli, tak? Przyjeżdżali Niemcy, zabierali im krowy, tam trzodę i wszystko zjadali, gdzieś tam posilali się w ich domach, więc to były ciężkie czasy, to samo robili Sowieci i partyzanci jedni, drudzy, więc no, jak nie ma wojny, to jest dobrze na Białorusi. A teraz jest to dość często powtarzane, że wojny nie ma, więc jest dobrze. Tam, jak ktoś jest z tyłu za barierką, to możecie przyjść tutaj, myślę, gdzieś tutaj sobie przynieść krzesełka. Są na dole, nie? Są przy wieszaku na górze. Są przy wieszaku na górze, można sobie przynieść krzesełka i o tam. I przejść tutaj do środka, żebyśmy się tak nie, na schodach nie pomyśleli. Okej, za dużo tych dygresji. Carstwo Rosyjskie upada, pierwsza wojna światowa. Druga Rzeczpospolita i ZSRR. Białoruś w 1918, bardziej w 1921 roku zostaje podzielona na dwie części. Zachodnia Białoruś wchodzi w skład II Rzeczpospolitej Polskiej, a wschodnia w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wtedy troszeczkę się wykształca to, co można widzieć do teraz, że wschód Białorusi jest trochę inny od zachodniej. Ludzie są, mentalność jest troszkę inna, architektura i tak dalej. Później cała Białoruś wchodzi w skład ZSRR. Tego czasu nie wiem, czy ten czas muszę jakoś wyjaśniać. No wiem, czym był Związek Radziecki. Na Białorusi po wojnie, po tych wszystkich, wiecie, po upadkach, bardzo dużą popularnością cieszą się kołchozy. No bo jak nic nie miał, to przynajmniej się złożyli tam. Każdy dał po krowie czy po koniu i działało. To oczywiście też było od tam lat 20. nie? Wcześniej na wschodniej Białorusi, ale później jeszcze mocniej, no, Związek Radziecki, więc jakieś tam prześladowania, indoktrynacja i tak dalej. Był też taki okres rozwoju Białorusi w latach 70. ze sprawą pana Piotra Maszerała, sekretarza Komitetu Centralnego. Sekretarza Białorusi, a który był takim porównywalnym do naszego Gierka gościem. Jego największym grzechem było to, że w zasadzie się wyłożył na białoruską kulturę i powiedział, że po co mamy się czuć Białorusinami, skoro jest Rosja, więc będziemy mówić po rosyjsku, będziemy się wbijać w rosyjską kulturę, to w tej Rosji wiadomo, że Rosja była najbogatszą częścią ZSRR, więc będziemy do tej Rosji dążyć i tego konsekwencje jeszcze bardziej widać dzisiaj. I od roku 1991 do dzisiaj mamy niepodległą Białoruś. O tym zaraz. Najważniejsza rzecz, po której
którą pewnie część z was tutaj przyszła, jak się dostać na Białoruś. Tego się spodziewam, że raczej za dużo takich okazji, żeby się dowiedzieć z pierwszej ręki, nie macie, więc ja tutaj jestem. Mamy trzy opcje. Pierwsza opcja to jest wiza turystyczna, która, ja tu napisałem 25 euro plus dodatkowe opłaty, bo ja z tego nie korzystałem. To jest strasznie zagmatwane i szkoda czasu na wizę turystyczną na Białoruś. No to trzeba dokumenty donosić, tutaj trzeba mieć zaproszenie od osoby prywatnej, tam jeszcze trzeba na Białorusi, ta osoba musi opłacić za zaproszenie, tam za 40 euro, wy musicie pójść do ambasady i tak dalej. To się w miarę upraszcza, ale nie chcę też sypać jakimiś niepotwierdzonymi faktami. W każdym razie wiza turystyczna jest raczej nieopłacalna. No chyba, że bardzo się chcecie starać i bardzo wam zależy na tym, żeby pojechać na tę Białoruś właśnie na tej wizie. Jest rzecz bardzo, która nam ułatwia życie, ruch bezwizowy do Grodna i do Brześcia, i lub do Brześcia. Te rejony zaznaczone tutaj na czerwono, takie tymi takie ograniczenia, to są właśnie strefy bezwizowe. I na Białoruś na strefę bezwizową można wjechać no, za voucherem. Dostajecie taki voucher od firmy turystycznej. To generalnie tych firm jest bardzo dużo. Jak piszecie Białoruś bez wizy, to od razu dostaniecie. Dostajecie to na drugi dzień, jak tylko wyślecie paszport, dane swoje, jakieś tam podstawowe, oni tam zawsze mówią. W zasadzie paszport, imię, nazwisko, data urodzenia i chyba tyle. I dostajecie tam drugi dzień, możecie wjechać na Białoruś do 10 dni. Z tymi 10 dniami jest troszeczkę ciężko, ponieważ białoruskie biura podróży raczej unikają dawania voucherów na 10 dni, ponieważ wiąże się to z obowiązkiem rejestracji. Na Białorusi trzeba się zarejestrować jako obcokrajowiec co 5 dni, raz na 5 dób. Musicie pójść, znaczy teraz już nie pójść w ogóle, to jest też nowinka sprzed około półtorej miesiąca, że przyjęto ustawę o tym, w zasadzie wszedł taki system elektronicznej rejestracji, więc możecie już się zarejestrować w internecie, co jest niesamowitym ułatwieniem, bo ja pamiętam, jak ja jeździłem po Mińsku 3 godziny tylko po to, żeby dostać papierek z urzędu, że spałem w akademiku, co było strasznie upierdliwe, no bo straciłem 3 dni, nie? Przepraszam, 3 godziny, Jezu. Więc jeśli jedziecie na więcej niż 5 dni, potrzebujecie się rejestrować. Teraz można to zrobić przez ten internet, jeszcze nie robiłem tego, więc jeszcze wam nie powiem, jak to działa, ale na pewno jak pojedziecie do kogoś na Białoruś, czy do hostelu, oni wam pomogą to zrobić, a hotele w ogóle, jakiekolwiek noclegownie, mają no są zarejestrowane, więc one mogą same wydawać takie kwitki, takie papierki. Ja na przykład jak wracałem po 3 tygodniach w sierpniu, a to na kontroli paszportowej na lotnisku, dałem taką wielką teczkę ze wszystkimi papierkami, które zabrałem przez 3 tygodnie, tam nie wiem co tam miałem. Wszystko co mi dawali, to zbieram do tej teczki. Stwierdziłem, no, strzeżonego Pan Bóg strzeże, będę miał wszystko w jednym, będę im dawał wszystkimi, macie sami się w tym ogarniacie, co tu jest. Dałem pani do okienka, pani tak na mnie patrzy takim zdziwieniem, a takie 5 sekund takiego, no powiedz coś, bo co to ma być? Mówię, no co, powiem 3 tygodnie. A, 3 tygodnie, no dobra. Tam bierze te kartki skrupulatnie, przebiera. Dobra, masz, bierzesz, nie? Także trzeba się na to przygotować, jeśli jedziecie na dłużej. Mam takie pytanie? Tak. A czym oni to tłumaczą? Czy nie tłumaczą tego? Ale co tłumaczą? Że trzeba się rejestrować co 5 dni. Czy czymś to tłumaczą? W sensie, nie wiem, to jest taka strategia dość popularna na wschodzie. Ja w Uzbekistanie miałem to samo. W Kazachstanie też jest rejestracja co 5 dni. W Rosji nie wiem, w Rosji chyba nie ma. Ale właśnie Kazachstan, Uzbekistan, Białoruś, tych krajów, w których byłem, to mają. To jest takie w miarę naturalne. Nie, muszą wiedzieć, gdzie jest obcokrajowiec, nie? Żeby później nie było na nich. Mniej więcej tak. Okej. Więc Grodno, Brześć, 10 dni, można pojechać pociągiem, autobusem, rowerem, kajakiem. Kosztuje to około 60-80 zł z ubezpieczeniem. Ważne jest, żeby mieć ubezpieczenie, ale firmy, u których się to załatwia, dają wam ubezpieczenie, znaczy proponują wam ubezpieczenie od razu, to jest około tam 5-6 euro. I najlepsza opcja to jest samolot do Mińska. Mińsk to jest tutaj, to jest stolica, o której już wspominaliśmy. Przy czym ważne jest to, żeby samolotem do Mińska polecieć i wrócić. Inaczej nie dostaniecie tego, znaczy dostaniecie jakby pieczątkę na wlocie, no ale wrócić też musicie samolotem, bo jak spróbujecie na przykład, nie wiem, pociągiem przez Brześć,
no to was cofną, nie? Więc ważne jest to, żeby polecieć i wrócić samolotem. I wtedy macie 30 dni po całej Białorusi czegokolwiek. Oczywiście obowiązek rejestracji nadal obowiązuje. Koszt takiego samolotu to jest około $100, 140. Wtedy się nie martwicie o żadne procedury wizowe, żadne tam wysyłanie, dosyłanie paszportów, skanów, nie wiadomo czego. Po prostu lecicie sobie jak prawdziwy biznesmen. Więc to jest moja podróż. Ona mniej więcej wyglądała w ten sposób. Zaczęliśmy tu rysować sukienkę do Brześcia, z Brześcia tu do Pińska. Homel, Mińsk, z powrotem Mochylew, tam na górę i tu z powrotem. I Grodno też oddzielnie. I co mi się rzuciło pierwsze w oczy? Wyszedłem do metra, do dołu i po prostu myślałem, że jestem na jakiejś lewi, na jakiejś gali mistrz świata. Białorusinki są przepiękne. To wam mówię. W sensie jakby odsetek jest ogromny, ładnych Białorusinek. To jest subiektywne, ale dużo osób to potwierdza, nie? Zdjęć nie robiłem, no bo raczej nie robię z przyczajki. Tak, na Białorusi to jest kościół katolicki. To nie jest katedra, ale to jest kościół. Nie, to jest katedra. To jest katedra w Mińsku. Bardzo ładne freski. Kościoły na Białorusi do lat 90. w większości były państwowe. W sensie były tam garaże, były tam jakieś składy rzeczy, były tam teatry, jakieś placówki, nie wiem, sale gimnastyczne i tak dalej. Po 90 roku zaczęli zwracać to ludziom wiernym. I bardzo dużo też Polacy w to włożyli roboty, na przykład do ozdabiania tych kościołów. To jest bardzo ładne sklepienie w kościele w Mińsku. To jest pan, który symbolizuje nadanie praw miejskich Mińska. Nic ciekawego. To jest piękne miejsce, na którym się trochę zatrzymam. W krajach wschodnich, w których panuje mniej demokratyczny reżim, charakterystyczne jest to, że jest główny plac miasta i główny plac jest ogromny. Na głównym placu jest jakiś super budynek. Tutaj jest na przykład ten i jest jeszcze o ten. I one stoją sobie na tym głównym placu i na głównym... I w Mińsku na tym placu, to jest plac bodajże październikowy, nie ma nic poza tymi dwoma. Znaczy nie ma ludzi, są tylko te dwa budynki. Jest wielki też billboard z telewizją państwową. Tam leci sobie na żywo 24/7 telewizja państwowa. To jest takie ciekawe. Ulica Październikowa, Gastryśnicka. Przepiękna ulica, która wam ten mój zbudowany, brzydki obraz Białorusi, sowieckie, jakieś dyktatorskie, nie wiadomo czego, trochę zmieni. To jest piękna część Białorusi, znaczy jest wiele pięknych części Białorusi, ale to jest taka, wiecie, pokazuje, że kultura młodzieżowa, graffiti i tak dalej, to bardzo mocno żyje. To jest też bardzo ładne. I jest taka sobie dzielnica właśnie, w której mamy takie miejsca. I tutaj przy tym zdjęciu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Spódnica jeansowa. Myślałem, że będzie więcej tych śmiechów. Okej. To nie jest wcale żaden seksizm, żebyście mnie posądzili. Jak zobaczycie kogoś, jakąś dziewczynę w jeansowej spódnicy, to macie na bank, że to jest Białorusinka albo Ukrainka. Stereotyp, ale prawdziwy. W 95%. To jest tak popularna rzecz i o tym piszą wszyscy, którzy jeżdżą na Białoruś, że po prostu odsetek dziewczyn chodzących w jeansowych spódnicach krótkich jest ogromny. Nie wiem, czy się Białorusinki zgodzą z tym. Nie. Ukrainki. To jest to, co my zauważamy, ludzie z zachodu, z Eurosojuzu. Ja myślę, że my nogi zauważamy przecież. No tak. Być może, no okej. Okay. Niech będzie. I to jest też bardzo fajna rzecz, już przechodząc w inny temat. Jak widzicie, tutaj są napisy po białorusku. To jest właśnie taka ta dzielnica ta artystyczna. I to, o czym mówiłem, że młodzi artyści, tacy no, ludzie, którzy coś tam sobie robią, próbują sobie życie ułożyć po europejsku, no to są bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni do języka białoruskiego, więc tutaj jest napisany Wielki Dziakuj, jest Krama Padarunko, czyli souvenir shop. No, to jest taka Witya Padarunki, czyli takie soczyste te prezenty, znaczy Boże pamiątki i tak dalej. No to jest ta dzielnica. Tutaj co kolega powiedział, na Białorusi są billboardy, ale nie znajdziecie żadnego billboardu, na którym jest reklama tam sklepu. No nie ma Carrefourów, ale powiedzmy nie ma żadnego billboarda Carrefoura, nie ma żadnego Media Markt, nic z tych rzeczy. Wszystkie billboardy są wynajęte przez państwo. Nie wiem, czy wynika to z tego, że ceny są oporowe, czy z tego, że
nie wiem w sumie nawet, ale wszystkie billboardy są z państwowymi reklamami. Tutaj ta głosi, że podatki to emerytury. Jest nakłanianie ludzi do płacenia podatków, żeby mieli później emerytury za kilka lat. Taki właśnie obrazek. Kolejna rzecz, która jest masa, I love Białoruś. I w różnych konfiguracjach, różnymi tam obrazkami, czasami jest jakieś jezioro uformowane w serduszko i też jest jaka haju Białoruś, czy coś takiego. I tego jest masa, tego jest bardzo dużo i to jest troszeczkę takie budowanie poczucia przynależności do tego narodu, który nie ma w zasadzie własnego języka, tak, w przestrzeni publicznej, nie ma własnej tam jakiejś kultury szeroko rozpowszechnionej. To jest poczucie, że ja kocham Białoruś, to jest moja ojczyzna i w sumie to tyle mam z tym związane. Jestem tyle z tym związany. I tych billboardów jest, no, tak jak wszystkich innych, bardzo dużo w całym kraju. Tak. To jest Święto Zwycięstwa, Dzień Zwycięstwa 9 maja. Na Białorusi jest oczywiście również hutnie świętowane. To jest w podziemiach stacji metra. Tak, właśnie, Plac Zwycięstwa, dokładnie. No i pod tym placem, na placu jest wieczny ogień i jest taki wielki obelisk piękny z gwiazdą radziecką w takim relikwiarzu na górze. Tutaj taki piękny napis głosi. Jak widzicie, jest też czerwone gwiazdo tutaj. Takich szczególików jest dużo. Więc tak jak mówię, no to jest żywa rzecz na Białorusi. Kolejny billboard głosi. Byłe dzieci nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak byłe dzieci. Zapłać alimenty. No, na Białorusi jest to dość duży problem. Z tego co mi wiadomo, samotnych matek wychowujących dzieci i też tego, że się faceci uchylają od tego. Podobnie jest na przykład w Kazachstanie, w Rosji, wydaje mi się, że też w Armenii. Także to jest taki dość duży problem tej przestrzeni. No i taki właśnie mają plakat zachęcający do płacenia alimentów, nie? Bo wiadomo, że była dziewczyna może być, ale byłego dziecka no już nie bardzo. Kolejna rzecz. Cele rozwoju Białorusi osiągniemy razem. To też jest propagandowe hasło. Mówiące o tym, żebyśmy się wszyscy starali na rzecz tej Białorusi, nie wyjeżdżali z państwa gdzieś tam tego europejskiego. Europejskiej Unii i tak dalej. Tych plakatów jest bardzo dużo i ja ich już później zdjęć nie robiłem, to były chyba pierwsze dwa dni, kiedy robiłem każdemu, a i tak rzuciłem ich tylko tam cztery. To jest bardzo piękny obrazek, to jest takie miasto Stołbcy, kiedyś było to miasto pograniczne II Rzeczpospolitej, i tam jest takie kino, to jest kino Białoruś się nazywa. Nie wiem czego, żeście wękartów wojny? Nie? Tak. To tam było, no wiecie, główny plot twist był taki, że podpalali kino, w którym był Hitler. Myślę, że to by się podpaliło jeszcze szybciej. Ale bardzo urocze jest. Ja bardzo lubię takie smaczki, bo to jest takie, wiecie, nawiązanie do białoruskiej kultury, takiej ludowej, nie? Fajne miejsce. W wiosce Stołbcy nic nie ma. Pojechałem tam tylko dlatego, żeby zobaczyć tego pana. To jest Felix Dzierżyński. U nas zbrodniarz, wielki Polak, komunista, który mordował ludzi, był na czele ČK. Na Białorusi jest zdarzony dość dużym uznaniem, ponieważ urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi, w mieście, które się nazywało Kojdanów, kiedyś, teraz się chyba nazywa Dzierżyńsk na jego cześć, a gdzieś niedaleko tego miasta, nie dokładnie tam. I to jest taki największy pomnik Feliksa Dzierżyńskiego na świecie. Pojechałem tam specjalnie, przyszedłem się jeszcze za 3 km, żeby to zobaczyć. Też bardzo fajny, znaczy bardzo ciekawy akcent, nie? Że u nas się pomniki burzy, a tam one stoją. Chociaż Leninów jest coraz mniej z czasem. Tak jakoś jest taka tendencja, że się jej burzy, ale nadal na głównych placach, w głównych miastach stoją. Przechodzimy już do trochę innej historii. Wyczyszczamy się ze Związku Radzieckiego. Zamek w Mirze. Przepiękne miejsce. W ogóle na Białorusi jest bardzo dużo zamków takich z czasów szlacheckich i one w ostatnich latach przeżywają renesans. Są przebudowywane ze środków państwa białoruskiego, ale również z wsparcia Unii Europejskiej, o czym nie za bardzo chętnie mówię. Jak mamy jakąś tabliczkę, że zostało sfinansowane z Unii Europejskiej, to jest taka malutka flaga tam. Niebieska z gwiazdkami, że dofinansowany również z Unii. Czasami polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego też stawia tam, gdzie były polskie. To jest na przykład zamek
Radziwiłłów, jeśli się nie mylę. Tak, Radziwiłłów. Tak jak i kolejny zamek, który pokażę w Nieświeżu. Są ludzie, którzy mówią, że zamki na Białorusi i te rekonstrukcje są okropne i beznadziejne i w ogóle po taniości. To nie wygląda jak beznadziejna konstrukcja, nie? Czy ktoś się ze mną nie zgadza? Moim zdaniem jest bardzo spoko. Pomijając kwestię, nie wiem, materiałów czy czegoś, co mnie na przykład nie interesuje, patrzę na niego, na ten zamek, albo do niego wchodzę i chcę go zobaczyć. W środku wystrój też jest przepiękny, co możecie zobaczyć na moim Facebooku, nie mam tu prezentacji wrzuconych wnętrz, ale wnętrze są po prostu pałacowe, istnie pałacowe, jakbyście byli we Francji, w jakichś tam możnowładczych pałacach. Więc ta rekonstrukcja idzie całkiem fajnie i przekładają się przynajmniej do warstwy wizualnej. I tak, że turyści jak tam pojadą, to widzą, że jest widać napracowanie, nie? Kolejna rzecz, aha, to już jest Nieśwież. I Nieśwież to jest takie bardzo ładne miasteczko, które jest przesycone historią Wielkiego Księstwa Litewskiego i Radziwiłłów, bo to była główna ich siedziba przez długi czas. I w Nieświeżu to jest właśnie taka typowa chatka białoruska, trochę już unowocześniona, bo to pokrycie to jest polakierowane, fajne. I w Nieświeżu tu widać jest dawne miasto, jak to wyglądało. Tam mamy ratusz na górze na przykład. Tu jest przejście do zamku, który jest na takiej wysepce, no, po prostu jest zwodzony. I tam też jest kościół, który jest przepiękny, który mi zaparł w piersiach i niestety nie zrobiłem mu więcej zdjęć. Ale wchodzicie, idziecie sobie po mieście i widzicie taki, no, kościół, ale jest obdrapany, obdarty totalnie, no, po prostu do zera niemalże i spodziewacie się, wchodzicie, tam będzie ruina, nie? I będą szare ściany, brzydko i tak dalej. Wchodzicie tam i są te freski, dekoracje, nie? Gdzieś tam z XVI wieku, no bo Radziwiłłowie mieli trochę kasy, więc na kościół też musieli dać. I ten kościół robi wrażenie, no ja nie czułem się inaczej niż na przykład jak w Rzymie, bo ja byłem w Rzymie często, jestem przewodnikiem i ten kościół można było spokojnie przenieść do Rzymu i postawić gdzieś na starym mieście rzymskim, które w sumie jest duże i żeby sobie stał. Jest przepiękny, polecam w Nieświeżu zobaczyć nie tylko zamek, ten, bardzo ładny zdjęcie z pewną drogą, nie tylko zamek, ale również kościół. Tak, w zamku. Te zamki są fajne, bo to są zamki zbudowane już w latach 2000, w sensie odbudowane. I w nich te, jak to się nazywa, wystawy są przypominające czasy, te właśnie czasów Radziwiłłów, tak? Czyli czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są komnaty, lustra, złocenia, żyrandole i tak dalej. Podczas gdy na przykład jest zamek w Grodnie, który wszystkim polecam. Jest stary zamek w Grodnie. No i w tym zamku jest muzeum, nazwałbym to takie krajoznawcze, w sensie muzeum ze wszystkim. I wchodzicie do tego muzeum, widzę tam, mówili już Państwo, wchodzicie do muzeum, no i co? I zaczyna się historia ziem białoruskich, tam od tego neolitu, paleolitu, tam jakieś wykopane groty ze strzał i tak dalej, wszystko, nie? Fajne dzbanki, jakieś nie wiadomo co. Przechodzicie sobie średniowiecze, fajnie, super. No i ze średniowiecza do tych czasów Wielkiego Księstwa, szlachcice, później jakieś tam, jak wyglądało na wiosce życie, jak tam wyglądały domy, jak się ubierali ludzie na wioskach. No i tak się wydaje, no dobra, no to już jesteśmy gdzieś tam w XIX wieku, nie? Zostały nam jeszcze pewnie za dwie komnaty, no i koniec. Się okazuje, że dopiero jest początek. Bo główną część wystroju starego zamku w Grodnie stanowi wystrój czerwony. Jest to okres, oczywiście Grodno było w II Rzeczpospolitej, więc w Grodnie byli komuniści, którzy przez tych złych Polaków byli zatrzymywani, prześladowani, zabijani. Więc jest poświęcony tam kilku bohaterom Grodzieńszczyzny, którzy się bili za lepsze jutro. I później są pomniki na przykład fabryk, które się w Grodnie znajdowały, tam jakaś fabryka szkła, wystawa cała po prostu, cały pokój jeden, wystawy tam szklanych jakichś rzeczy, sztandarów masa, jakieś zdjęcia z pochodów pierwszomajowych czy jakichś innych. No jest to dość ciekawe doświadczenie, bo wchodzicie do zamku, no i generalnie wychodzicie z hymnem Związku Radzieckiego na usta. Włodzimierz Lenin, którego jest bardzo dużo i który stoi w każdym miejscu charakterystycznym na Białorusi, w sensie na głównym placu, akurat w Nieświeżu właśnie nie stał na głównym placu, co jest dziwne, może dlatego nie wiem. Tam jest ratusz, może kiedyś stał, też tego nie wiem. W każdym razie Leninów jest bardzo dużo i są bardzo różne. Ten
jest... Sprawdza, czy pada. Tak, sprawdza, czy pada, dba o ludzi, no. Oczywiście, prawda? Więc Lenin strzeże każdego miasta większego do dzisiaj. Wiecie, to jest posrebrzane, więc to musi być też raz na jakiś czas tam odnawiane, więc oni o nich dbają. Leniów jest sporo i polecam wam zrobić sobie też taki tour po, nie tylko po Białorusi, ale też na przykład po Kazachstanie, po Kirgistanie, po Rosji i posprawdzać tych Leninów. To jest bardzo fajne doświadczenie, nie? Jak różni żeglarze mieli tą inwencję twórczą, jak go tutaj ustawić. Tu jest na przykład, zwróćcie uwagę, on jest dość chudy, nie? Później wam pokażę Pińskiego Lenina, który jest raczej, no zobaczycie, taki bardzo dostojny tutaj człowiek. Okej. Okay. O, to jest autobus międzymiastowy. Przepiękny. Siedzi się tak, właśnie tak wyglądają ludzie, dosłaniam wam. To są jakieś informacje dla pasażerów, tam, że księga skargi zażaleń się znajduje na dworcu, gdzieś trzeba pójść, nie wiem, co. Ceny biletów też. Jedzie się tym klimatycznie, no nie powiem, żeby nie trzęsło, ale na przejazd tam 10 km nie ma problemu. I fajne jest to, że na Białorusi jeżdżą te autobusy wszędzie, prawie wszędzie. Teraz trochę była ostatnia afera, że do jakiejś wioski na Witebszczyźnie dojeżdżał raz na tydzień przez ostatnie kilka lat, a teraz już w ogóle nie jeździ, więc ludzie muszą chodzić 4 km do drugiej wioski, do której przyjeżdża tam chyba raz dziennie autobus. Raz dziennie w jedną, raz dziennie w drugą, nie? Więc są takie klimaty, ale jeśli chodzi o komunikację wewnątrz kraju, autobusami możecie się poruszać praktycznie wszędzie, do każdej wioski, tam około 2000 czy 3000 mieszkańców dojedziecie jakimś autobusem z innego miasta. Oczywiście wiadomo, że nie często, czasami jest to 1-2 autobusy dziennie, ale są. I to jest tania rozrywka. Ogólnie transport na Białorusi, również kolejowy, jest niesamowicie tani. I na Białorusi mamy dwa rodzaje pociągów głównych. Jest to tak zwana biznes klasa i ekonom klasa. Ekonom klasa kosztuje kopiejki. To są naprawdę małe pieniądze za przejechanie trasy. To jest chyba Radzieja, tak, do Baranowic, czyli to jest jakieś... Nie chcę okłamać, to jest około 120 km. Chyba. Zapłaciłem chyba 2 zł za pociąg. Normalna cena, nie? Rubla 20. Biznes klasa kosztuje 5 razy drożej, ale to też nadal są małe pieniądze. No i jest inny komfort, bo jedziecie sobie takim nowoczesnym, jak u nas koleje mazowieckie na przykład teraz. Wypuszczają tu lokalnie, nie wiem, czy ktoś z was jeździ, czy siedzicie w Warszawie. Ja jestem z Garwolina, więc czasami jeżdżę. Więc to jest, i polecam, pociągi na Białorusi w ogóle są punktualne, zawsze. Nie ma pociągu, nie wiem, kiedy był ostatnio, może ze 40 lat temu pociąg, który się spóźnił. Pilnują tego jak dobra narodowego, żeby pociągi jeździły punktualnie. I jedyne pociągi, które się spóźniają, to są te, które wyruszają z Warszawy. To jest piękny zamek. Jest jeszcze w trakcie przebudowy. Zamek, tak zwany Pałac Posłowskich w Kosowie, białoruskim, nie serbskim ani kosowskim. No i widzicie, fajny jest. Mi się on kojarzy z jakimś takim zamkiem krzyżowców, nie? Gdzieś tam w Jerozolimie. Design jest no taki. Ja bardzo żałuję, że nie byłem tam 10 lat wcześniej, bo on był jeszcze wtedy w ruinie, był gdzieś tam w środku lasu, tutaj był drzewo zarośnięte, on był taki, walało się wszystko tym. Takich zamków jest coraz mniej na Białorusi, pałaców wszystkich. I polecam, jak ktoś gdzieś znajdzie w internecie, chociaż ciężko je znaleźć, to gdzieś jeszcze się udać do takiego rozwalającego się. A w tym zamku, w sensie w tym pałacu urodził się Tadeusz Kościuszko. W zasadzie obok niego w domku. I warto tam pojechać, tam jeszcze nic nie ma, ale będzie wystawa poświęcona Kościuszce i będą też odnowione takie komnaty pałacowe. Bardzo fajne miejsce. A tu jest widok na domek, gdzie się podobno, znaczy to jest rekonstrukcja domu, gdzie się urodził Kościuszko. Tu gdzieś jest jego pomnik, gdzieś tutaj, albo za tym drzewem. Pomnik Kościuszki i to jest też fajne zdjęcie, bo jakbyście mnie spytali, którym zdjęciem bym opisał Białoruś, to jest to zdjęcie, nie? Jest sobie chatka, jest sobie pola i tam jakieś puszcze, nie? Rozciągające się. To jest mniej więcej taki krajobraz, zobaczycie przez większość Białorusi, zwłaszcza jak będziecie jechać pociągiem. Przecież z pociągu to bardziej lasy, ale jak będziecie jechać samochodem, to żywej duszy dookoła, na przykład z Brześcia do Mińska jest autostrada wybudowana na olimpiadę w Moskwie w 1984. I jedziecie i dookoła jest tylko jak się nazywa, pola, nie? Nic nie ma, żadnej wioski. To też jest Białoruś.
Brześć. Piękna brama na wschód. W takim celu został ten dworzec wybudowany, to jest dworzec kolejowy. Do Brześcia dojeżdża się pociągiem. Jeżdżą pociągi, które jadą do Moskwy, jadą przez Brześć. I Brześć jest pierwszym miastem tego byłego Związku Radzieckiego, więc musieli zbudować takie coś, żeby pokazywało potęgę tego państwa, do którego ktoś tam wjeżdżał. I tu jak, no nie widać za dobrze, ale tutaj jest cierpi moc, gwiazda. Jeszcze, no można sobie policzyć, czyli do tego tam jest gwiazda też. Naszpikowana tą symboliką, taką wiecie. I jeśli chodzi o Brześć, mi się tego nie udało jeszcze zrobić, bo mi się nie chciało załatwiać wizy turystycznej, wolę jechać samolotem, lecieć. W Brześciu, jak przyjeżdżacie pociągiem, to czeka was zmiana torów. Jakby w byłym Związku Sowieckim tory, w sensie jeszcze za Carstwa Rosyjskiego, tory są szersze o bodajże 14 cm. Jakoś tak, nie chcę wam teraz się pomylić, ale 14-16, coś takiego. 85 mm. A, nawet jeszcze mniej. 8,5 cm, dzięki. No właśnie. Nie wiem, czy chcecie usłyszeć anegdotkę, jak to stało. Chcecie? Będzie wulgarna. Dobra. Słowo się rzekło. Za czasów carskiej Rosji, jak zaczęli budować koleje w carstwie rosyjskim, to przyszedł inżynier do cara i tam się pyta, o wielki carze, budujemy kolej, ale pytanie, jakie mamy robić tory, jakiej szerokości, takie jak w Europie czy inne? A car mówi, a na chuj dłuższe? No i zrobili dłuższe, no 8,5 cm. I zmienia się te tory właśnie, zmieniają się w Brześciu. Można być świadkiem. Jest taki film, nie wiem gdzie go można spotkać, ale gdzieś znalazłem na jakimś wodzie onetowskim czy jakimś innym. 8 cm się nazywa. I tam jest pokazane, jak ci ludzie tam harują, ci robotnicy przy zmienianiu podwozia pociągu, ludzie tam podróżni z Francji i tak dalej. Bo to jest pociąg Paryż-Moskwa-Łódź-Nica-Moskwa. Bardzo fajnie pokazany, tak jeśli ktoś lubi filmowo przeżywać rzeczy, w sensie to jest bardzo ładnie pokazane, takie zderzenie dwóch światów, nie? Ludzi, którzy jadą bądź z Moskwy do Francji, bądź z Francji do Moskwy. I tych robotników zwykłych, którzy siedzą 40 lat na jednym miejscu. To jest Lenin w Brześciu. Nie, Boże, tak, w Brześciu. No, dużo więcej nie będę mówił. Ładnie. W Brześciu jest ogromny pomnik, jest najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna na Białorusi, czyli forteca, twierdza Brzeska. A twierdza Brzeska zaczyna się takim pięknym wejściem geometrycznym, jakimś tu samym w ogóle, jak się wejdzie, to tam widać, że to jest jakiś większy zamysł. Chodzi o to, że była pięcioramienna gwiazda, wchodzicie, tutaj te dwa miejsca to są ogłoszenie twierdzy brzeskiej twierdzą bohaterem Związku Radzieckiego po rosyjsku i po białorusku, bo to jest jedyna twierdza bohater na terenie byłego Związku Radzieckiego. Jak wiecie, jest taki tytuł miasto bohater, tych miast jest z 11, nie chcę teraz w ogóle liczby, są słabe, jestem w liczby, ale jest trochę tych miast, nie za dużo i właśnie twierdza brzeska jest takim wyjątkiem, bo jest twierdzą bohaterem. Twierdza Brzeska, no to jest długa historia, to nie jest tylko czas Związku Radzieckiego. Tam też Polacy się bronili przed Niemcami w 1939 roku, między innymi mój dziadek, pradziadek. I z Brześcia zrobiono, tutaj też oczywiście Polacy się bronili się w 1939, a w 1941 się bronili żołnierze radzieccy. No i ta obrona była bardzo bohaterska, w związku z czym stwierdzili, żeby to upamiętnić. Ale słusznie, nie? Zbudowali ten wielki pomnik. Tu jest też drugi pomnik takich żołnierzy. I jest tam, jak widzicie, to takie czerwone coś, to jest ta twierdza, która kiedyś była, nie? Tego jest bardzo mało. I dużym atrakcją tego miejsca jest właśnie są te pozostałe radzieckie pomniki. Kolejne bardzo ładne. Ja jestem fanem pociągów, czym może nie udowodniłem wam tym, że nie wiedziałem, ile centymetrów jest dłuższe tory, ale koło tej twierdzy jest Muzeum Starych Pociągów. Jest przepiękne. Ja tam się czułem jak po prostu, jakbym dostał nowy zestaw klocków Lego, tam 800 elementów, nie? I statek ze Star Warsów. I macie piękny Felix Dzierżyński pociąg. Są pociągi nazwane, bo może nie wiecie, za czasów Związku Radzieckiego, no, pociągi się nazywały imionami tych ważnych ludzi dla rewolucji. Dzierżyński, tam nie wiem,
Beria, jacyś inni tam Gruzini i Kazachowie i Rosjanie i tam jacyś inni jeszcze o wątpliwym pochodzeniu. Dzierżyński to Polak akurat, ale szukałem oburzenia. Nie było. Dobra. Tu macie na przykład ołtarz, nasz relikwiarz z Leninem, też na jednym pociągu. One wszystkie takie. W ogóle polecam, jak tylko dygresja, polecam serial Trocki. To jest serial o Lwie Trockim, jest na Netflixie. Po rosyjsku, ale są napisy polskie. Jest bardzo dobrze zrobiony. W sensie w ogóle rosyjskie kino jest całkiem fajne. I tam jest właśnie jest taki motyw przewodni, jest taki, że Trocki jeździ pociągiem swoim, pociągiem takim obronnym i rozprowadza rewolucję po całym Związku Radzieckim. Nie? I jeżdżą sobie właśnie takimi pociągami z gwiazdą na przedzie. Dobra, koniec pociągów. To jest dworzec w Brześciu. Tu macie kierunki, gdzie można sobie pojechać. Petersburg, Moskwa, Minsk, Warszawa i Paryż. Taki duży jest ten dworzec, fajny jest. O, Adam Mickiewicz. Jest coś polskiego? Adam Mickiewicz. Wielki białoruski poeta. Tak, wielki białoruski poeta, pochodzenia litewskiego, polskiego. Nie no, urodził się na Białorusi. No, urodził się na dzisiejszej Białorusi, tak. W Nowogródku, w którym nie byłem, ale planuję gdzieś pojechać. Mickiewicza można zobaczyć na Białorusi. No, napisał o tereny, które dzisiaj należą do Białorusi, tak? Świteś, tak. Pan Tadeusz, co się dzieje na dzisiejszej Białorusi, Świteżanka, tak? To jest wszystko związane z tym. On też miał kilka takich prób pisania po białorusku, głównie przez takiego jego kolegę Jana Czaczota, który jest białoruskim poetą, coś tam czasem podsuwał jakieś białoruskie rzeczy do napisania. No, to taki też element w Brześciu. Nie jest to główny pomnik w Brześciu, ale niedaleko Lenina, więc chyba całkiem ważny. O, to jest Lenin w Pińsku. Już, to jest inne miasto. Ten jest trochę zaniedbany i podnieść. Jakby mógł założyć jakąś czapkę, to by był trochę Darthem Vaderem, nie? To ten jest ten grubszy, co mówiłem trochę, taki jest bardziej masywny. I tu jest już bardziej takiej bojowej pozycji, nie wiem czemu, a tam był taki bardziej pokojowy. Tutaj może coś się rozruchy się działo, jak stawiali ten pomnik. To jest kościół w Pińsku. W ogóle na Białorusi są 4 diecezje katolickie. I kościół katolicki jest ostoją języka białoruskiego. W kościele katolickim cała administracja, wszystko jest prowadzone po białorusku, co jest warte do zauważenia. A mimo, że większość wiernych uważa się raczej za Polaków, bo bardzo długo na Białorusi było takie przeświadczenie, że katolicy to są Polacy, a prawosławni są Białorusini bądź Rosjanie, tak? Więc ci ludzie, którzy chodzą do kościołów katolickich, bardzo często nawet nie mówią po polsku, ale uważają się za Polaków. Znaczy bardzo często są tacy, którzy mówią po polsku, ale mówią, że są Polakami. Oczywiście tam jeszcze jest kwestia tych, że ludzie się uważają za tutejszych. To jest taka też bardzo często narodowość na Białorusi. Ale też są na przykład msze po polsku. Więc jakby ktoś chciał pojechać do Grodna, w Grodnie jest najwięcej chyba. Ale w Mińsku też można spotkać, w Pińsku też właśnie są. Pińsk to jest jedna z diecezji, druga diecezja to jest grodzieńska. Jest jeszcze mińsko-mochylewska i witebska. Są 4 diecezje na Białorusi. Kościoły katolickie są podobne do naszych, no nie wiem, tak jak widujemy u nas, ale bardzo ładny, bardzo fajny klimat, bo bardzo często są też jakieś tabliczki po polsku, nie? Zwłaszcza na zachodzie, gdzie te kościoły były no, do 1939 polskie, jakby w ramach polskiego państwa. To też jest Pińsk, starówka w Pińsku, która chyba się szykuje na... Ja liczyłem, że będzie jeszcze bardziej poluzowany ten ruch bezwizowy i się rozszerzył w Pińsku. Tak trochę stroili tą starówkę. Jest puste jak widać, ale jak widać te kamieniczki są takie dość urokliwe. Ogólnie starówki na Białorusi wyglądają mniej więcej tak, że to jest jedna ulica, najczęściej sowiecka bądź Lenina i się nią idzie i są kamienice, tam są jakieś fajne knajpeczki, sklepiki. Oczywiście sklepy są, ale nie marek, które znamy od nas. Są marki białoruskie bądź rosyjskie bądź jakieś europejskie, które w Europie się nie przebiły, więc się wbiły na rynek wschodni. Nie? Chodzi mi o na przykład o ubrania czy jakieś takie rzeczy. To też jest bardzo fajny obrazek. Dialog międzypokoleniowy na Białorusi. To jest w Pińsku nad rzeką. Sobie łowią panie ryby. Jak na ostatnim spotkaniu, które miałem, powiedziałem, że u nas tak się nie łowi ryb nad rzeką, to mi powiedzieli, że nad Wisłą u nas łowią. Ja jeszcze nie widziałem
ale wierzę na słowo, że u nas też tak nadal jest. Nie to rzekło, że w każdym dużym mieście, w jakimś tam charakterystycznym miejscu przy rzece sobie stoją to akurat babcia, ale tam zazwyczaj coś panowie w gumiakach i łowią ryby cały dzień. Bardzo, bardzo uroczy klimat, nie? O, to jest też jakiś pomnik w Homru już. W Homru jest... Nie zrobiłem wam zdjęcia, ale polecam wszystkim pojechać do Homla. Jest tam jedna atrakcja, a jest to pałac, jak się nazywał ten gość. Widać go można tylko z bliska mu zrobić zdjęcie, ale polecam wszystkim pójść do tego parku, bo klimat jest fantastyczny. I do Homla w zasadzie warto przyjechać tylko na to, bo to jest ten park nad rzeką, z pałacem i z takimi właśnie figurkami tego. Więc tam ma ten Iwan Paskiewiczów i jakiś tam jeszcze drugich rodów, bo jak wiecie, oni się lubili żenić i brać jak więcej na nich się dało. Co wam warto pójść? Jak jest słońce, to jest ekstra, no odpoczynek. I w Homlu jest tanie jedzenie całkiem. To tak też. Dobra, przechodzimy dalej. To jest nadal Homel, który turystycznie ma właśnie bardzo niewiele zaoferowania, ale mnie urzekł osobiście. To jest drugie największe miasto Białorusi, ma około 500-600 tysięcy mieszkańców. No to jest sam wschód Białorusi, więc jest takie bardziej rosyjskojęzyczne, nie? Ale żeby obywatele Homle nie wyjeżdżali za miasto, żeby im się nie marzyło za bardzo, no to w jednym z parków Homla na ulicy Sowieckiej postanowili zbudować wszystkie atrakcje świata. Taki park jest z atrakcjami. To jest tylko jedno zdjęcie. Jak wejdziecie na mojego fanpage'a na Facebooku, się dokopiecie zdjęć z Homla, to tam zobaczycie, że jest Big Ben, są piramidy w Gizie, jest zamek w Nieświeżu, jest tam, nie wiem co jeszcze, ławra kijowsko-pieczerska w Kijowie, jest Kreml, jest tam, nie pamiętam, czy jest Chrystus, nie, jest ten Burj Khalifa i tak dalej, nie? I to jest wszystko takiego... Ale jak się składa z papieru, takie puzzle 3D, to jest mniej więcej takie, tylko w wersji trochę większej. I to jest moje jedyne zdjęcie z kolosem, jakie mam w życiu. W Rzymie byłem za 20 razy, a nigdy nie zrobiłem sobie w Homlu. Jeszcze bardzo zastanawiam. Mam jedno zdjęcie, akurat mi pani przeszła w obiektyw, bo sobie włączyłem samowyzwalacz. I mam takie jedno zdjęcie, chyba na Instagramie je mam, że ja sobie stoję i tutaj tak mi pani z dzieckiem z wózkiem, idealnie na mnie, nie? W tym modelu, dokładnie w tej sekundzie, kiedy się zdjęcie robiło, weszła we mnie. Ale udało mi się też takie zrobić. Takie fajne dość doświadczenie, nie? To już jest Mińsk. To jest Lenin w Mińsku. Główny Lenin Białorusi na Antonie. Jest duży. Nie wiem, no jest największym Leninem na Białorusi, czy w całym Związku Sowieckim, chyba jest w pierwszej trójce, z tego co wiem. Tam na zdjęciu wydarzenia jest taki właśnie ten Lenin. Dobrze, to tu mam. Nie mam oczywiście. Jest Lenin z taką aureolą herbu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. To przepraszam, że tak się ekscytuję swoimi zdjęciami, ale czasem tak mam. O, to jest też Lenin przynoszący szczęście na stacji metra Październikowej. Jak sobie tam dosiądziecie, to nie zapomnijcie go tam pogłaskać. To jest fajny klimat, bo ja na przykład, no właśnie, jeszcze wracając, jak byłem sobie na tym, na tej Białorusi, to na Instagramie wrzuciłem właśnie taką sondę. Nie da się takie opcje tam tak lub nie, dwie opcje i właśnie spytam, czy ludzie, czy moi tam znajomi bądź fani szanują za takie właśnie takie podejście do dziedzictwa historycznego. Bo ja osobiście mam takie przemyślenie, może ktoś teraz urażę, tym może nie, trudno, że to jest jednak część historii, nie? I tak jak może niekoniecznie powinno się zostawiać pomniki u nas komunistów, tam ludzi, którzy zabijali Polaków, ale na przykład też ich nie niszczyć, w sensie zostawić je. Na przykład w Bułgarii przenieśli wszystkie pomniki do jednego parku, zrobili muzeum, tam rzeźby socjalistyczne, nie? Bardzo fajna rzecz. I na Białorusi na przykład zostawiają te, no wiadomo, tam jest trochę inna ideologia, ale ja na przykład bardzo lubię, że nie warto się wstydzić jednak, bo to jest część historii, tak samo z naszym pięknym Pałacem Kultury i Nauki, nie? No to jest część tego, w sensie kiedyś mieliśmy ładną cerkiew na Placu Piłsudskiego obecnie i teraz by było co pokazywać, to pewnie już nie byłoby, bo powstanie warszawskie, ale no trochę bezmyślne to jest takie, w sensie to jest taka chwilowa, na chwilowej fali. Nie, to jest moja osobista dygresja, może nie powinienem w to wchodzić, ale no tyle ode mnie. O, to jest zdjęcie zrobione w 2018 roku, wcale nie w 73, wtedy mnie jeszcze na świecie nie było, a moi rodzice dopiero uczyli się mówić. Ale to jest właśnie obecnie
zrobione miejsce. Tak wyglądają miasta na Białorusi w sumie. To jest Mohylew. Najmniej chyba. No nie, nie jest najmniej ciekawe miasto. Jest takie bardzo nijakie. Są też bardzo ciekawe miejsca i warto tam pojechać, ale właśnie na Białorusi są popularne trolejbusy. Wszystkie są oklejone reklamami, bo billboardów nie mogą dokupić, więc kupują autobusy. Tak. To jest Mohylew właśnie. I tam też jest taka staróweczka. W Mohylewie... Mohylew mi się kojarzy bardzo mocno z połączeniem Brześcia i Mińska w jedno. Podobna starówka jest w Brześciu, a z kolei... nie wiem, czy to nie pokażę wam. No dobra. Z kolei budynek administracji publicznej w Mohylewie jest identyczny jak budynek trochę mniejszej skali jak w Mińsku. I Lenin stoi w tym samym miejscu dokładnie co w Mińsku. Stoi w Mohylewie tak samo. Ale jest, nadal, jest bardzo warte uwagi ze względu na ten teatr piękny. Tego bym się nie spodziewał po Białorusi. Idę sobie, idę, patrzę jakiś... Patrzę, tu jestem w Niemczech, nie? No, totalnie wyjęte z jakiegokolwiek kontekstu miejsce. Bardzo, bardzo ładne. Nie wchodziłem do środka, ale myślę, że na jakichś stepach może warto. Fajnie, że takie rzeczy się zachowują, nie? Że nie są burzone, bo to się nie wpisuje zupełnie do architektury miasta, nie? Czy tam naprzeciw jakieś bloki pewnie są z lat 70. To jest ratusz w Mohylewie i z ratuszem w Mohylewie wiąże się ciekawa historia. On był zbudowany za polskich, no, za czasów Rzeczypospolitej. I później został zburzony na przestrzeni wieków oczywiście, tak? I to, co teraz widzicie, to jest 2008 rok. Zbudowali od nowa ratusz. Bardzo fajne. Ja bardzo lubię takie elementy, więc jak widzicie, trochę wracają do tych klimatów dawnych, no bo może to też z tym wiązać, że turystów nie przyciągniesz na jakieś molochy z gwiazdami i sierpami i motami, więc odbudowują takie miejsca. Ładne. Tu jest schron przeciwbombowy. Gdzieś na jakimś bloku po prostu napisane, że tu wchodzicie i się chowacie przed bombą. Bardzo mnie to urzekło, a zwłaszcza, że to jest naprzeciwko miejsca, którego też zdjęcia nie zrobiłem. Było mi bardzo ciężko to znaleźć, ale katedra, jest kościół tam. Bazylika w Mohylewie jest ogromnych rozmiarów, a jest tak schowana między blokami, że nie widzicie jej z żadnej strony. Wiecie, no normalnie ma jakby wieżę, jak zwykły kościół duży, no tam na kilku metrach, ale jest wysoka. A jak zabudowywali ją już do czasów radzieckich, to zabudowywali tak, żeby ludzie nie mogli widzieć z ulicy, że jest tam ten kościół. Więc wchodzicie i dostajecie takie, nie, tutaj jakiś kościół po prostu w tam baroku wileńskim, zbudowany w baroku wileńskim, jak większość kościołów na Białorusi. Więc jest to bardzo fajne doświadczenie też zobaczyć coś takiego w środku jakichś zwykłych bloków, gdzie tam rowery stoją, jakieś samochodziki zaparkowane. I tak totalnie znikąd jest ten kościół. To jest też kolejny autobus. Tu panik. I tu już jedziemy na coś, co mi było przedstawione jako największa atrakcja turystyczna Białorusi. Jeziora Wrocławskie. W sensie taka pod względem natury. Ja się spodziewałem, dobra, jadę nad Jezioro Wrocławskie, jest sierpień, jest ostatni weekend sierpnia, ostatni ciepły weekend sierpnia, więc będzie masa ludzi. 4 godziny szukałem restauracji, żeby coś zjeść. I wiecie, ludzie mówili, o tam jedź, bo to Rosjanie wykupują, będą budować teraz swoje kurorty i tam wszyscy jeżdżą z Białorusi na odpoczynek. Nie było praktycznie żywej duszy poza lokalsami i mną. Więc to jest miasto, to jest miejsce, jak na przykład, nie wiem, lubicie Mazury, to są Mazury, tylko że bez ludzi. Tylko jeziora są niepołączone i nie ma jachtów. Ale generalnie poza tym, jakby natura jest generalnie wyjęta właśnie stamtąd. Tam sobie spałem, nie wiem, czy tu jest, nie ma zdjęcia. No tak, to niefortunnie. Tu nie spałem, ale to jest bardzo fajne miejsce, bo to jest cmentarz katolicko-prawosławny, polsko-białoruski. Jak się idzie drogą i tak nagle też znikąd on się poza miastem wyrywa, nie spałem tam. Tu spałem, znaczy też nie tu, tylko tak trochę z tyłu, a nad jednym z jeziorek. To jest miejsce, w którym się przydaje samochód. Bo tam ani stopa nie złapiesz, ani nie dojdziesz. No bo jednak, wiecie, 5 km to niby nie jest dużo, ale jak z plecakiem 15-kilowym chodzisz, no to jednak już się robi, jeszcze w ciepło, bo 25-30 stopni. Więc to są takie ciche, niesamowicie ciche jeziorka. Czasami jeszcze gdzieś tam na tym pojeździe, że mazurskim pojedyncze też są takie, ale one są
miarę blisko wszystkie połączone. I co jest fajne, przy tych jeziorkach można sobie normalnie obozować. Są takie wydzielone państwowe kempingi z wiatami, z miejscami na ognisko, tam ze wszystkim, z całą infrastrukturą. I przyjeżdża raz dziennie leśnik i pobiera od was tam opłatę. Ode mnie nie pobrał, bo się akurat nie spotkaliśmy. nie trafił na mnie, niestety. Co się skończył, bym mu zapłacił, ale tak, no wiecie, no, przyszedłem, rozwijam się i czekam, nie przyjechał, no dobra, trudno. Więc tam się opłaci, ale to są grosze, nie? No przyjeżdżacie z własnym namiotem, tam jedyne co macie to wiatę, żeby sobie siąść. To są bardzo zadbane miejsca. I tam też są kontenery, żeby nie śmiecić. Fajne miejsce, które jak się Białoruś trochę turystycznie nam uwolni, to myślę, że może stać się dużą atrakcją turystyczną. Więc polecam to. Kiedyś w ogóle należało do Polski, znaczy było to w granicach II Rzeczypospolitej. To jest nadal Brasław. To jest wcześniejsze miasto, które widzieliście, to były zazwyczaj stolice tych obwodów. A to jest takie miasteczko 20 tysięcy, takie jeszcze trochę żyjące w II Rzeczypospolitej. W sensie, za dużo tam się nie zmieniło. Nie mówię, że takie samochody mieli, ale ten. I tam jest muzeum etnograficzne, które jest przepiękne. Jest właśnie te zasłony rzeczy. I nie wiem, czy one są płatne, bo ja akurat tam wszedłem, przede mną była jakaś grupa, która... W sensie, wesele mieli i odwiedzali to muzeum etnograficzne. Ja tak wchodzę, tak patrzę, tam siedzi jakiś gość niby przy kasie. Na niego patrzą, tak na mnie patrzą, idź. Po prostu poszedłem za darmo. Zwiedziłem muzeum, zrobiłem zdjęcia. Tam uczyli chyba na tym, na szydełku coś robić, czy tam na czymś. Generalnie bardzo ładne są te, jest to rękodzieło na Białorusi. To trochę, no nie powiem, że bardzo żyje. U nas też to w miarę gdzieś tam funkcjonuje. Ale tam jest to takie właśnie, wiecie, kojarzone z białoruską i to jest właśnie wyszywanka, to też jest wyszywanka. Koszula białoruska taka. To też Ukraińcy mają to samo, też podobne, żeby nie było, że tam kogoś to porównuje. To jest podobnego rodzaju tradycja. Bardzo ładne miejsce. Takie laleczki w ogóle, jak wiem teraz, jak byłem na Sylwestra za 20 rubli, czyli za 35 zł, nie? Bardzo fajna pamiątka. Zobaczmy, to jest ręcznie robione, to jest ta kłosy pszenicy, w sensie to jest z tego, z siana, w sensie, no tak, z tych wszystkich rzeczy. Robione drewno oczywiście jest ten, ale poza tym to też jest naturalnie robione, nie tam gdzieś w Chinach, tylko przez jakieś zakłady na Białorusi, więc polecam, bardzo fajne pamiątkę, żeby sobie postawić, zwłaszcza, że jest taka do bólu naturalna, nie? Eko. To jest dalej Wrocław, bardzo ładny klimat. Jak widzicie, jest dość pusto, nie? Tam raczej nic się nie dzieje. Te łódeczki też raczej do najlepszych czasów teraz nie nawiązują, ale jest. Połock. Kulturowa, historyczna stolica, jak pan wcześniej wspomniałem, na początku, 862 rok. Na Białorusi jest pierwsza państwowość, Wielkie Księstwo Połockie. I tam mieści się no dużo miejsc związanych z początkami tej państwowości białoruskiej. To jest bardzo ciekawy element, ponieważ z tyłu jest pomnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 41-45, a to jest pomnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1812 roku z Napoleonem. Wiecie, zasłonili napoleońską, zasłonili tą nazistowską. Fajny element, to też jakby tam się dowiedziałem dopiero, że na obszarze byłego Związku Radzieckiego są dwie wojny ojczyźniane. Jedna to jest ta właśnie, ta napoleońska, druga to jest ta z Niemcami. I tutaj szedł front, więc musieli to jakoś upamiętnić. Też widać, są te carskie orły dwugłowe, nie? Dawno, kilka lat temu. I robi niesamowite, ale nie mam zdjęć, szkoda. Niesamowite wrażenie i tam teraz został przeniesiony Iberek i jest się, czujecie jak na właśnie takim dziedzińcu takiej starej, wiecie, akademii uniwersytetu tam z XVII-XVIII wieku. To zdjęcia też odsyłam na fanpage'a więcej. To jest dalej Połock. Widzicie, jest sobie rzeka, Dziwina. I to jest w zasadzie takie, no, nie centrum miasta, ale dość charakterystyczne miejsca, a tutaj normalnie macie las fajny, nie? Też jest charakterystyczne dla Białorusi. To jest pomnik właśnie tego pierwszego państwa na Białorusi, czyli Wielkiego Księstwa Połockiego, 862 rok.
gdzie jest nasz ten Wsiesław. To jest ten gość, chyba, tak, to jest Frozena Połocka, ten co się zamieniał w Wilkołaka. Frozena Połocka to jest główna święta Białorusi, pierwsza święta, która była księżną. Chcieli ją wydać za mąż, ona powiedziała nie, ja idę do klasztoru. Poszła do klasztoru, zrobiła cuda, pobudowała kilka kościołów. Później poszła do Jerozolimy na pielgrzymkę i w Jerozolimie jest zmarła. W skrócie, to jest jej żywot i jest pierwszą świętą właśnie Białorusi. Tam jest jej klasztor założony przed nią, w którym nadal są siostry z takimi śmiesznymi czapkami. W sensie mają takie, nie takie jak zazwyczaj jakieś prawosławne, tylko mają takie, no dziwne. Nie zrobiłem im zdjęcia, bo tam gdzieś mi się przemykało, jak im chciałem zrobić zdjęcie, to mówił, że nie można. To jest wspomniany wcześniej Wsiesław Czarodziej. Jak widzicie, jak się przyjrzycie, to tu jest wilk, nie? Peleryna z wilka. Związana z tym, że właśnie gość się podobno przemienił i był w ogóle czarodziejem, jak sama nazwa wskazuje, to skąd musiał być ten przydomek. To jest, no nie wiem, czy najwybitniejszy władca Białorusi. Był jeszcze Witold, był jeszcze Wielkiego Księstwa Litewskiego, przepraszam. Był jeszcze Olgierd na przykład, którego też się bardzo szanuje, no i Stefan Batory na przykład, nie? Ale to jest taki czasów Wielkiego Księstwa Połockiego, taka legenda. Kolejny plakat, ja kocham Białoruś, zrobiony tutaj z ścieżek w lesie. No, jak widzicie, to jest tak. A to jest już Witebsk, moje ulubione miasto, najładniejsze moim zdaniem. Nie wiem też czemu, ale no, to jest takie bardzo... kompozycja ma taką bardzo ścisłą, trochę nie gryzie. To jest widok na to, co na Białorusi zobaczycie często, to jest cerkiew. Ale cerkiew wygląda troszkę jak nasze kościoły, nie? Jest to związane z tym, że była Unia Lubelska. Jak była Unia Lubelska, to prawosławni byli pod opieką papieża na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. I jak budowali im świątynię, to była świątynia katedralna, tam eparchialna. I chodziło o to, żeby zrównać ich styl z tym stylem, który był jakby obowiązujący na Zachodzie, tak, w Polsce. To jest tak zwany styl baroku wileńskiego, którego jest bardzo dużo i wszystkie cerkwie na Białorusi, no wszystkie, większość cerkwi z okresu tam XVII-XVIII wieku na Białorusi wygląda jak kościoły, ale tak naprawdę to nie są kościoły. Okej, okay, tu mi się... Słucham? Czy to był Dniepr? Nie, to jest Dźwina. Rzeka. Dźwina. Tak? Dźwina płynie przez Witebsk, Białorusi. Tak. No, dobra. Trafiłem na procesję. Było bardzo fajnie, bo w procesji to no, chyba mam z tego filmik, jak obejrzycie na kanale, z Witebska. To była ta procesja, idą sobie ci tam księżnicy, przepraszam, duchowni, idą sobie tam ludzie i nagle jest sobie kordon policji też w tej paradzie, nie? Tam w tych swoich mundurach. Śmiesznie wojskowi też i takie to było bardzo ogólnonarodowe święto. Nie pamiętam, co było za święto wtedy, ale właśnie była duża procesja, ze wszystkich kościołów w mieście się schodzili do tego, który przed chwilą wam pokazałem na tym wzgórzu, nie? Bardzo fajny klimat, trochę się na mnie dziwnie patrzyli, jak ich nagrywają, ale no trudno. To jest książę Olgierd, którego jak ktoś oglądał Korony Królów, to kojarzy, jak ktoś nie oglądał, kto oglądał, chociaż tam kilka odcinków. Dziękuję. No nieważne, w każdym razie to był ten w pierwszych odcinkach jest dość ważną postacią, bo jest to nieważne, bez spoilerowania. To był pierwszy książę litewski na tronie połockim i od niego się zaczęło tak jakby litewskość, wielkolitewskość tego regionu. Jest bardzo szanowany, ponieważ po Wsiesławie, który zbudował w Połocku główny sobór, to później właśnie w Witebsku i w Połocku Olgierd też budował rzeczy i potęga tego państwa, tych księstw była za jego czasów, więc to jest ważna postać w historii Białorusi i Litwy też. To jest starówka w Witebsku, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo urokliwa. A to jest Darth Vader. Nie wiem, co to jest za patriarcha. To jest patriarcha Aleks. Patriarcha Aleks, dokładnie. No, przepraszam. Ja skojarzenia bardzo proste. Jestem prostym człowiekiem. To było na tej procesji. No, fajnie było. A to jest, to chyba za to też kocham Witebsk. W sensie takich miejsc jest bardzo dużo na Białorusi. Ale Witebsk akurat mi się trafiło. Knajpa do bólu białoruska, gdzie nawet było po białorusku napisane rzeczy.
I był taki wystrój białoruski, było białoruskie jedzenie, panie ubrane w wyszywanki, po białorusku mówiły. I zjadłem tam naprawdę dużo, za naprawdę małe pieniądze w takim pięknym wystroju. To miejsce typu bierzesz co chcesz i płacisz przy kasie, nie? Tam, nie wiem, jak to się nazywa, Olikenit czy coś takiego. I klimat jest wspaniały, bo leci białoruska muzyka ludowa, są takie właśnie ozdoby. Pod dokładny adres Ocean do filmu, tam powiedziałem, na jakiej to jest ulicy. Teraz nie chcę wam... nazywa się Baćkowa chata, jeśli ktoś by szukał, więc polecam to naprawdę, nie? Dobra. Dalej. W Witebsku mnie oszukano, ponieważ jako, że jestem fanem wszystkiego, co jeździ po szynach, jestem też fanem tramwajów. W związku z czym dowiedziałem się, Witebsk był pierwszym miastem na dzisiejszej Białorusi, gdzie wprowadzono tramwaje. Był to 1892 rok chyba, nie, 1895. Było Muzeum Tramwajów. Na mapie, w Google'ach, wszędzie było. No i po czym idę, to była moja główna zabawa tego dnia, Muzeum Tramwajów. Wchodzę, podchodzę, tam taki stoi pan, ochrona chyba, czy ktoś, który tam... Muzeum Tramwajów chciałem znaleźć. Jakie muzeum? Nie ma żadnego muzeum. Co ty? To jest tylko ten tramwaj stoi. Się okazało, że to jest Muzeum Tramwajów w Witebsku. Generalnie później się dowiedziałem, że oni je zamknęli, ale nie wiem, czy czasowo, czy na zawsze. No niestety nie udało mi się tam trafić, ale jest jakiś taki klimat starego. No nadal jeżdżą tramwaje po Witebsku, co prawda już nowsze. I jeszcze jedna piękna rzecz w Witebsku. Odpowiednik witebskiej Pragi, zarówno pod względem historii, jak i bezpieczeństwa, to jest Zadźwinie. Na Zadźwinie są, to były kiedyś koszary, więc zostały te piękne budynki. I klimat jest no, niesamowity, jak się chodzi między tymi czerwonymi budynkami. I myślę, że do tego też mnie urzekło to miasto, bo między tymi budynkami w zasadzie nikt nie chodzi. A jak jeżdżą ludzie, to jeżdżą jakimiś Lexusami, takimi na cztery koła, więc jest trochę niebezpiecznie, bo się jakiś zawodział tam. Ale poza tym to całkiem jest tam no, mrocznie, nie powiem. A więc polecam Zadźwinie się przejść, w sensie tak, żeby było klimatycznie. Jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o Witebsk. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Marka Chagalla. Mm-hmm. To jest taki artysta francuski, białoruski. No, bardzo znana postać. I on się urodził właśnie w Witebsku. Tam też jest jego muzeum. Mniejsze, no, małe dość. Nie byłem, niestety nie trafiłem czasowo, ale jest warto pójść. Jest też jego pomnik. On gdzieś tam na Zadźwiniu właśnie się narodził, ale później, no wiadomo, wyemigrował. I to jest kolejny element Zadźwinia, kościół, który jest jeszcze w odbudowie. Tu, jak widzicie, jest pusto, tam będą dzwony kiedyś, no bardzo ładny. Dużo jest takich kościołów mniej więcej w tym regionie, z czerwonej cegły. Jako, że on jest pusty i tam jest w miarę pusto dookoła, nie, to też daje taki klimat. W nocy nie podchodziłem, bo się trochę bym bał, bo tam w ogóle jakiś gość się mnie spytał o godzinę i usłyszał, że mam trochę akcent. Się spytał, skąd jestem, z Polski, tak się na mnie patrzył. I poszedł dalej, ale ja już przez chwilę myślałem, że szkoda, że portfele nie zostawiłem w domu, no ale trudno. O, i to jest kolejny, tak jak mieliśmy billboardy, to jest napisane Kwitnij Białoruś, czyli Kwitnij Białorusia, na deptaku, na takim odpowiedniku naszych bulwarów, tylko że na bulwarach nie ma trawnika, a tutaj jest tak pięknie zasadzone, to pewnie, jak jest lepsza pogoda, sobie kwitnie właśnie, tak jak Białoruś. Kwiat różnymi kolorami. Bardzo fajny temat, nie? To jest plac. No ten plac zwycięstwa, czy tam październikowy. I to jest to samo napisane, co w Mińsku, tylko jest nie na czerwono, tylko na biało. To jest największy plac, jest niesamowicie monumentalny, bo po Witebsku chodziłem bardzo długo i nie spotkałem praktycznie żadnych symboli Związku Radzieckiego i było to dla mnie bardzo dziwne. I w końcu poszedłem do jakiejś cerkwi, tak idę sobie do tej cerkwi, tam zobaczyłem tę cerkiew. Tak patrzę naprzeciwko mnie, tam jest tam jeszcze trochę tych kamienic, ale zaraz się wyłania jakaś taka przestrzeń. Podchodzę, a ty patrzę, jest nie, w ogóle plac. Praktycznie nic się nie dzieje, poza tym, że dzieciaki jeżdżą na tych jeepkach małych. No i poza tym jest ten właśnie pomnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, też możecie zobaczyć, jaki on jest ogromny. Tutaj zazwyczaj na tych ławkach to siedzi sobie młodzież, tam nie gra na gitarach, czy puszcza muzykę. To też jest taka fajna rzecz. Tam obok jest muzeum, tu jest muzeum wojenne, w sensie są jakieś samoloty, czołgi,
jakieś takie rzeczy, jak kościół interesuje. Jest jeszcze takie miasto jak Orsza i ludzie się mnie pytają, ej, byłeś w Orsze, tam była bitwa pod Orszą, to na pewno jest super dużo rzeczy. Otóż odpowiadam od razu, że żaden Białoruś mi nie powiedział, co tam jest. Wszyscy mówili, że w Orsze jest tylko dworzec i nic więcej. Więc Orszy nie zwiedzałem, bo też mi sam nie znalazłem osobiście, poza jakimś tam, nie wiem, muzeum pracy, czy tam Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, nie? Strzelam, ale pewnie takie były. Tego jest dużo. Ale w Orszy na dworcu, Orsza ludziom niezwiązanym z Rzeczpospolitą kojarzy się z tym, że tam Lenin się zatrzymał jadąc do Moskwy i tam właśnie jest pokazane, jak stoi na dworcu i tam jakiś manifest czyta, tutaj robotnicy przeprowadzają rewolucję i ten obraz jest na głównej sali właśnie na dworcu w Orszy, słynna atrakcja tego miasta. O, i to jest już fajny temat, byłem sobie na tym festiwalu, o którym wspomniałem w którymś momencie. Jak ktoś lubi folk muzykę, polecam całym sercem. Przyjeżdżają artyści z Białorusi, Ukrainy, tam Litwy, Rosji i grają muzykę folkową różnych rodzajów, bo tam był na przykład taki fajny ukraiński zespół Jory Kłoc w tym roku. Oni byli chyba znanym nawet polskim. W tym roku na pewno byli. I na tym festiwalu jest klimat no, wspaniały, bo jest. Wszyscy są ubrani w te stroje, tam robią właśnie się zasłony, rzeczy. No można się przez jeden dzień położyć jak gdzieś na wiosce, taki podczas, nie wiem, jakiś świąt, nie? Podczas nocy kupały na przykład. I na tym festiwalu grają sobie muzykę folkową, ubrani ludzie w folkowe rzeczy. Również babcie śpiewają, bardzo fajnie. Tu też są babcie. Dorodne. I no też gdzieś mam. No, jest tak. Ja tam miałem już taką depresję na tej Białorusi, bo 2 tygodnie jeździłem sam. Tak mi się już trochę. Też miałem, wiedziałem, że mam dużo materiału do zmontowania i w ogóle już tak nie wiedziałem co nagrywać, bo wszystko mi się wydawało, że takie, wiecie, takie samo w miarę, takie, no, jak się podróżuje dłużej, to już wszystko jest podobne. I pojechałem na tą kamienicę i po prostu odżyłem totalnie. Ze względu na muzykę, ze względu na ludzi, klimat i tak dalej. No było. I wtedy też pierwszy raz wypróbowałem stałego obiektywu, czego efekty widać bardzo mocno. Co tu powiem dalej? A, to jest Mińsk nocą. A to jest Adam Mickiewicz w Mińsku. Też ma tam swoje miejsce. I chyba w Grodnie go nie ma, jest tylko właśnie w Mińsku i Brześciu i w Nowogródku na pewno. A, z tym pomnikiem się wiąże ciekawa historia ostatnich miesięcy. Otóż. Wszedł sobie chłopiec po chodniku, podchodzi i tam klepnął tego pana, bo to jest carski milicjant, nie? Klepnął tego pana, nie pamiętam czy w głowę, czy w ramię, no i zgarnęła go policja do radiowozu. Jak zgadniecie, co mu kazali zrobić? Przeprosić, tak. Kazali mu podejść i przeprosić tego milicjanta. To było dość głośne właśnie na Białorusi, że tam okazja do szydery z policji. W ogóle na Białorusi jest największy odsetek policji na tam 100 tysięcy mieszkańców, chyba 1400 osób jest w policji. To jest ciekawe. A w innych krajach tam około 200, nie maksymalnie. To jest już Grodno, to jest wypad na Sylwestra, który w ogóle na YouTubie jakieś chore liczby mnie wykręcił. Nie wiem dlaczego, to nie było aż tak ciekawe, ale... w sensie Grodno jest fajne, ale Grodno może dlatego, że pojechałem tam na... tam byłem w sierpniu na Białorusi, a w Grodnie byłem w grudniu, nie? Więc Grodno mi się aż tak bardzo nie spodobało. Jasne, jest ładne, ale tam dużo rzeczy to tam nie ma. I w sensie całe Grodno można zrobić w jeden dzień. Poza tym zamkiem, który wam wspomniałem, jest też nowy zamek, który jest przepięknie odrestaurowany, też właśnie w stylu takim, tam komnaty są. Poza tym tam kilka kościołów ładnych, jest trochę tych polskich akcentów, jest dom Elizy Orzeszkowej. Warto pojechać, ale jak się zobaczy resztę Białorusi, to też szału nie ma, więc to mówienie, tak jak u nas, że Grodno jest najpiękniejsze na Białorusi, to ja bym się z tym bardzo mocno sprzeczał, ale my tak mówimy, no bo to wiecie, było nasze, nie? Niektórzy myślą, że nadal to jest nasze i jest to bardzo ładne miejsce, byłem tam na Sylwestra, było pięknie oświetlone, całe miasto, tu jest ulica, to jest ulica też Sowiecka chyba. Taki główny deptak,
dekoracje świąteczne 2019. W ogóle na Białorusi i też w Rosji, z tego co wiem, nie wiem jak tam w Kazachstanie, myślę, że też na pewno, bardzo mocno się obchodzi chiński Nowy Rok i teraz się zaczął Rok Świni. I wszędzie były takie dekoracje ze świniami, że świnie dają, wiecie, szczęście w tym roku i można było kupić talerze ze świniami, małe świnki jakieś były. W sensie to jest fajne też doświadczenie, bo u nas tego totalnie nie ma. My nie wiemy, jaki jest rok teraz chiński, nie? A oni wszyscy tym żyją w okolicach właśnie pierwszego.